Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. W przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego krakowski rynek dosłownie zakwitnie różami. Dlaczego? Bo to właśnie tutaj, już za moment, odbędzie się wydarzenie pod nazwą Róża dla Jezusa Miłosiernego. Co to takiego? To modlitwa, ale modlitwa połączona z tańcem i śpiewem. Nie można długo o tym mówić, to po prostu trzeba zobaczyć. Organizatorem Róży dla Jezusa Miłosiernego jest ksiądz Bogusław Seweryn z parafii z Osieczan, w parafii w Osieczanach. Proszę księdza, co wspólnego ma miłosierdzie z tańcem i śpiewem? Miłosierdzie jest darem Pana Boga. Odpowiedzią naszą jest uwielbienie. Możemy uwielbiać śpiewem, uwielbiać także tańcem. Który już raz spotykacie się na krakowskim rynku? Po raz ósmy w tym roku. Spotykamy się, by wielbić Boże Miłosierdzie i zapraszać na święto Bożego Miłosierdzia. Ile osób weźmie udział w tym dzisiejszym wydarzeniu? Przy wstępnym liczeniu wyszło 450, czyli 50 mniej niż w zeszłym roku. Z czego to wynika? Wiadomo z czego, jest to impreza spontaniczna, więc może mieli inne plany, pogoda jest taka jaka jest, widzimy, może są gdzieś indziej, nie wiem dlaczego. Tamten dzień będzie zapamiętany jako największy dzień w historii. Tego dnia życie zatriumfowało nad śmiercią. Gdy zmartwychwstały w niedzielny poranek, wyszedł żywy z grobu. Przyniósł nam nowe życie, dar miłosierdzia. Zapraszamy Was do świętowania nowego życia w Jezusie Chrystusie. Alleluja! Jest jak Chrystus.
życia rozpala, nienawiść i wala, nie odda się miłości. Czas się obudzić, to życie zdrości. Stare przeminęło, wszystko nowe się stało. Płacono twój Bóg, to się wykonało. Śmiało przyjść do tronu łaski. Nie udawaj przed nim, nie zakładaj maski. On i tak wszystko o tobie wie. Przyszedł wykupić cel. Jak trzeba, jak należy przeżywać Święto Bożego Miłosierdzia? Pan Jezus zaprasza, aby przyjąć Komunię Świętą, aby przystąpić do sakramentu pokuty zdroju miłosierdzia oraz uczcić obraz Jezusa Miłosiernego. Czy przez to dzisiejsze wydarzenie można powiedzieć, my potwierdzamy swoją wiarę i potwierdzamy, że to święto dla nas katolików jest bardzo ważne? Takie jest założenie tych, którzy uczestniczą w róży, dają świadectwo swojej wiary i tego, że Chrystus zaprasza do zdroju miłosierdzia. Cieszymy się, że jesteście z nami, że dajecie świadectwo temu, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem świata. Prosił o to, aby mówić o Jego miłosierdziu. Stajemy tu w Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, by zaprosić was do modlitwy, aby wszyscy Boże Miłosierdzie chcieli uwielbić, bo jak mówi Jezus, w ten sposób świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Chcemy razem z wami odprawić ostatni dzień nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia. Do siostry Faustyny Jezus mówi: dziś sprowadź mi duszę oziębłą i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Dusze te najboleśniej ranią serce moje. Największej odrazy doznała dusza moja w Obrońcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem słowa: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest uciec się do miłosierdzia mojego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które zamknięte są w najlitościwszym sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu. Pozwól, aby one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego. Chcemy o to prosić słowami koronki do Bożego Miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Co Pan myśli o tej akcji, która się przed chwilą odbyła na krakowskim rynku? W dzisiejszych czasach potrzebujemy czegoś takiego, ponieważ zdążamy trochę w ciemnym takim kierunku. No miłosierdzie tak naprawdę może odrodzić dzisiejszy świat i dzisiejszą ludzkość. Tak naprawdę od nas zależy tylko tyle, czy my wyciągniemy rękę Panu Jezusowi i powiemy Mu, że chcemy. A resztę Jego miłosierdzie już zrobi, także uważam, że jest to bardzo fajna akcja. I ja tu jestem pierwszy raz, a moja żona już drugi raz, także myślę, że jak tylko dożyjemy, będziemy tutaj promować to święto nawet również za rok. To żony nie omieszkam nie spytać, dlaczego już po raz drugi zdecydowała się wziąć udział w tym wydarzeniu.
Dlaczego? Po prostu Jezus jest miłosierny i my po prostu podążamy za tym Jezusem. Poza tym znaliśmy Lilę Sztyler i w sumie w jej hołdzie i w podziękowaniu, że zaraziła nas tańcem i miłością do Jezusa poprzez taniec. Ja chciałem tylko jedno słowo powiedzieć tutaj, bo tak ze strony rodziny Lili Sztyler, która tutaj co roku tańczyła i przygotowała wszystkich tancerzy z okolic Brzeska, z Małopolski. Chciałbym w imieniu rodziny i swoim bardzo wam wszystkim podziękować za zaangażowanie, za przyjazd. Ja myślę, że Lila na nas patrzy z góry i dzisiaj nam tą pogodę załatwiła. I myślę, że jak teraz będziecie tańczyć i się uśmiechać, to będzie dla niej najlepsze, co możemy zrobić. Może zróbmy dla niej brawa. Ufamy, że ta nasza akcja jest z inspiracji Pana Boga, więc Jemu na pewno za tą pogodę, którą nam daje i za to, co otrzymujemy. Wszystkim młodym ludziom, ich opiekunom, nauczycielom, którzy tutaj przybywają, miastu, które wydaje pozwolenie, abyśmy tu mogli być. A w tym roku, jak mogliśmy widzieć czy słyszeć, ci, którzy uczestniczyli, dziękujemy także za to, co robiła pani Lila Sztyler, wodzirejka letnicka, animatorka, którą Pan Jezus powołał do siebie w Wigilię Świętego Józefa. Tak nagle, a niespodziewanie przygotowywała grupy, te flagi, które są, to jej dzieło, ten układ hip-hopowy to także jej dzieło. Była takim człowiekiem, no można powiedzieć, orkiestrą. Była nauczycielką tańca w wielu szkołach, prowadziła właśnie zajęcia taneczne i te dzieci są z okolic Brzeska, skąd pochodziła. Uśmiechem, tym co mówiła, pokazywała, że można wielbić Pana Boga całym życiem, nie tylko tym, co się mówi, ale także właśnie tańcem i radością. Proszę księdza, czy to będzie już tradycja, że w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego będziemy się spotykać na krakowskim rynku? Czy to będzie tradycja, to zależy od Pana Jezusa, dlatego że mamy taką umowę od samego początku. Nie chcemy, aby to było nasze dzieło i prosimy Pana Jezusa o dwa znaki. Jeden znak pogoda. Jeżeli nie ma pogody, to znaczy, że Pan Jezus mówi, że już nie ta forma, trzeba poszukać innej formy. A drugi znak to liczba ludzi, żeby ta iskra mogła pójść. No to musi nas być troszkę na tym rynku, a liczba jest na razie stała, można powiedzieć, czyli duża. Podajemy sobie ręce, każdy może dołączyć. I uwielbiamy, prawa ręka do góry. Kocham Tobie. Widzicie Państwo, wielki entuzjazm na krakowskim rynku. Jak widać, ta spontaniczna akcja przyniosła wymierne efekty. I o róży, o krakowskiej róży usłyszą na pewno nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce.